Cześć, witam w kolejnym odcinku Fit Kuchni. Tym razem mam dla Was prawdziwie włoską ucztę. Będzie to dietetyczne spaghetti, którego przygotowanie nie zajmie więcej niż 20 minut. Będą nam potrzebne następujące składniki. Pełnoziarnisty makaron, mięso drobiowe, które zostało przeze mnie zmielone. Tutaj bardzo ważna uwaga, nigdy nie kupujmy mięsa już gotowego, zmielonego. Zawsze możemy poprosić o jego zmielenie, ewentualnie zrobić to samodzielnie. Twardy żółty ser, w tym przypadku jest to cheddar, cebula, czosnek, przyprawy, świeża bazylia i pomidory, które zostały również przeze mnie zmiksowane. Zaczynamy od rozgrzania patelni i posiekania cebuli oraz czosnku. Cebula się smaży, doprawiamy nasze mięso. I na patelnię. Podsmażone mięso podlewamy odrobiną wody. Woda odrobinę odparowała, więc teraz czas na nasze pomidory. I wszystko dokładnie mieszamy. Po kilku chwilach nasz sos z mięsem jest gotowy. Woda się gotuje, więc dodajemy nasz pełnoziarnisty makaron. Makaron potrzebuje około 4-5 minut. Ważne, żeby był lekko al dente. Odcedzamy. Przelewamy zimną wodą. Dodajemy do sosu. I dokładnie mieszamy. Przekładamy makaron na talerz. Teraz odrobina żółtego sera. I listek świeżej bazylii. Na koniec polewamy odrobiną oliwy z oliwek. Włoska kuchnia również może być dietetyczna. Tego rodzaju przepis może być znakomitym posiłkiem potreningowym. Świetnie sprawdzi się również w roli obiadu. Po więcej ciekawych przepisów oraz porad dotyczących zdrowego stylu życia zapraszam na mojego Facebooka. Pozdrawiam, cześć!